prezes Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie. Przyjechał po raz pierwszy, ale pewnie po raz ostatni. Pan prezes Jarosław Kaczyński. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo. Siadajcie Państwo, dziękuję. Wszystkim dziękuję za to, że w to niedzielne popołudnie zechcieli Państwo tutaj przyjść. To licznie, jak widzę, żeby porozmawiać o Polsce. To chcemy zmieniać. Powrót do szkolnictwa zawodowego, proszę Państwa. Do szkolnictwa zawodowego, bo likwidacja tego szkolnictwa doprowadziła do tego stanu, który mamy dzisiaj w Polsce. Jest mnóstwo specjalistów od zarządzania, tylko czym rządzić? Czym rządzić, skoro nie ma ludzi, którzy potrafią różne zawody wykonywać? Oczywiście to nie chodzi o system zamknięty, to chodzi o system taki, który będzie pozwalał awansować. Ktoś skończy szkołę zawodową, będzie chciał zrobić technikum, będzie mógł zrobić. Będzie chciał pójść na studia, będzie mógł pójść na studia. W Polsce brakuje ciągle paru milionów mieszkań, żeby standard był więcej taki jak w państwach zachodnich, a osiągnięcie, zdobycie mieszkania przez młodego człowieka jest bardzo, bardzo trudne. W Polsce w gruncie rzeczy nie rozwiązano żadnego poważnego problemu społecznego. Szkoła powinna uczyć mocno, dokładnie polskiej historii, języka polskiego i powinna uczyć patriotyzmu. Polityka kulturalna. Na pewno nie będziemy ograniczać wolności kultury. Ale jest takie pytanie, czy za nasze pieniądze, bo państwowe to są nasze, to są z naszych kieszeni. Państwo nie ma innych pieniędzy, tylko z kieszeni obywateli. Otóż proszę Państwa, czy za państwowe pieniądze my mamy finansować obrażanie Polski i Polaków? W trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk, jego koleżanki i koledzy mówili nam, wszystko będzie dobrze, tak można najkrócej to określić. Naprawdę plamy do serca. Jeszcze raz serdecznie i pięknie dziękujemy panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bardzo dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy. Ja chciałbym bardzo serdecznie również podziękować, wykorzystując obecność tak znamienitą osoby i panów posłów, do zadbania o nasze sprawy, czyli o drogę numer 20, bo to jest klamatka. Pana petycję. Za to z góry dziękuję, bo nam na tym... Dziękuję bardzo. Dziękuję za... Dużo zdrowia. Volvo. Powtarzam, ja nie wiem, czy nie jedno takie Volvo w Polsce. Samów w Polsce w ogóle nie było, Volvo bardzo nie było. Volvo czasem można było zadać. No nic, dziękuję serdecznie, dziękuję i dziękuję za to, że pan tutaj pokazał, że mogę być wsiadł, bo naprawdę jestem usatysfakcjonowany. Dziękuję, bo tej krótkiej historii to naprawdę... No to proszę być łaskawy, Joachima, proszę nie mówić za bardzo. Nie, się naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o... Trzymajcie się. Nie, tak, tak. Ja 100% nie jest szybko.